Siemaneczko, witam wszystkich w 118 części Let's Play Risen 3 Władcy Tytanów. Przypominam, że ostatnio trafiliśmy na wyspę Czaszki w pogoni za tym starym, zramolałym pierdzielem, którego imienia teraz nie pamiętam, ale naraził się nam i to nieźle. O, z tobą nie gadałem, ty jesteś od magów, tak? Oh, great. Another demon hunter. No co, no co? Have you got something against us? No. Don't take this the wrong way. But most of you aren't very educated. Oj, stary, nie obrażaj mnie. Arrogant fuck. Oh, don't be like that. You've got to admit that most people here are highly uneducated. No i co z tego, stary? The and their voodoo magic. Please. No, zdziwiłbyś się. Oh, well, at least they're good for something. In this war, we can use all the help we can get. Maybe, but I also think that we mages could have done it on our own. Yeah, jasne. Sure you could. Dobra. No, ciekawe, że ty możesz mnie nauczyć kasiarz mi złożyj i różnikarstwo. No, to jest ciekawe. Potrzebujesz pomocy. Help. A demon hunter? Nie, kurwa, Mikołaja. I could use a strong arm. We have a small problem. We don't have enough to eat. We don't know how long we'll have to hold out. I'm developing a technique to make shadow meat edible. Right. Yeah. I admit, it's a bit disgusting, but it's the only way to make sure everyone has enough. Unfortunately, most of the creatures don't have enough on their bones to test the idea. I do have one particular group of monsters in mind, though. I know that one of our scout parties was killed, and I bet the shadows ate them. It sounds mad, but that would be perfect for my experiment. You think it's good that our scouts are dead? Of course not. The point is that the shadows ate human flesh. That way I can learn how they digest our flesh. I'm hoping to reverse the process so that we can digest their meat. The meat of 8 fat shadows would do. Oh, kurde. No dobra. I'll bring you the shadow meat. Ciekawy our scouting question, nie party powiem. Was ambushed in the west on the plateau above our camp. I wish you every success, dear boy. Tak, dzięki, dzięki. What do you have? Dobra. No, weźmy może śrutu na wszelki wypadek. Nigdy nie zaszkodzi. Okej, okay, maga mamy załatwionego. O, z ciekawości chcę tu zobaczyć, czy... Ciekawa opcja dialogowa. Someone from the crew is missing. Oh, yes? Mendoza is gone. Stoi tam. I know. I gave Mendoza his soul shard back so he could leave. I don't think we'll see him again. Oh, you gave Mendoza his soul shard back. Yes, I'm sorry. What the fuck? I didn't think it was a good idea to keep Mendoza with us. You just aren't malicious or devious enough to have someone like him on board. He would have stabbed us in the back. Why didn't Mendoza kill me? This would have been his chance. Perhaps he wants you to complete your quest. You're fighting for something that he maybe thinks is close to his own ideals. But who knows? Ale Mendoza tu stoi. Mendoza tu stoi. What? You want to make fun of your little slave ghost? I just wanted to check how you're doing. Oh, save me your stupid jokes. Let me know if you want something, otherwise... A Mendoza tu stoi. Okej. Okay. Dobra, nie było tematu. Nie było tematu. Jaffa been thinking. Oh dear.
Yes. Jafar no understand what going on with your spirit. Well, somehow, half of me ended up here, while the other half is wandering around the underworld. Skrócie. But if you are here, and also in other place at same time, will gold I give you go to both places? No. Yeah. Luckily, that will stay in my pocket. Then Jafar give you more gold. Here. Dzięki, stary. Zawsze mogłem na ciebie liczyć, stary. Game will take care of it, you'll see. And if he doesn't, what then? Don't get your knickers in a twist. Spokojnie, wszystko... wszystko będzie opanowane. O Jezu, serio? Sorki za to. Ale widzę, że chrypa teraz będzie mi dokuczać. Dobra, chciałem się rozeznać, jak tutaj ta sytuacja wygląda. Z Kane'em chciałem pogadać jeszcze. O ty kurwa. Wynorzyłem. O, to. Uważaj sobie. Uważaj. To jest z tamtej części. Aha, a to musimy powybijać ich. No spoko. Zaraz ich powybijamy, bo ich spora część jest tutaj. Aha. Jezus. Dobra, pięknie. Okej. Okay. Wszyscy nie żyją. No, kolejny, no proszę. Dobra. No, zapraszamy następnego. Który tam? Chętny. O ty. Pięknie. Kolejny. O, chodź tu. Dobra, pięknie. Uważam, że to dobry moment na save'a, bo tu jest grubsza rybka. Idzie ten duży. Dobra, pięknie. Okej, zajebiście. Okrutny strażnik nie żyje. Dobra, został tu chyba jeszcze tylko jeden, tak? Pięknie, dobra. Okej, wszyscy tutaj nie żyją, zajebiście. Dobra. Czy jest tutaj coś ciekawego? Chyba nie. Chyba nie, dobra, to możemy tutaj zaryzykować, że sobie zejdziemy w dół. Ale tutaj kurwa nic nie ma. Dobra, ale nie, przynajmniej się pozbyliśmy ich. Przynajmniej się ich pozbyliśmy. Zawsze na propsie, przynajmniej od tej strony nas nie zajdą. Tutaj już nie ma problemu, chłopcy, od tej strony. Tutaj nie ma problemu. Dobra. I'll look after the weapons store. There are two in the east. You better talk to Jake for more information. There's a bridge near one of them, which must be held at all. You'll find two more stores in the north, one on the far side of the island, and one between the two towers and the mountain. Bring me news from all four stores. Don't bring me bad news. And don't come back until you're sure the way. Alright. Dobra, kumam. A chcę złożyć raport. I want to report. Go ahead. The shadows at the eastern camp won't be a problem anymore. Well done. I like men like you. Good. Our arms supplies are secure. Okej. Okay. Na razie nie będę cię nigdzie brał, stary. Dobra, skład broni. Powiedz mi. O kurwa. Ej, bez kitu, ta wyspa jest duża. Naprawdę duża.
żeby nie powiedzieć brzydko, wuj duża. With me at the front and our fleet behind us, I don't think anything can go wrong. But if something does, then you'd better have a good excuse. Dobra, pikę na ogar. Pytanie, czy może jeszcze mam się wrócić do Jake'a? Znaczy, w sumie z Jake'iem rozmawiałem, ale na wszelki wypadek wróćmy się może do niego. O, Jake, stary draniu. The armory is secure. Good work. Now I can sell you a few weapons. The first one's free. Give me the best weapon you've got. Not sure what to tell you there. You know what? And here's some money so you can afford my wares. I could sell you some things now if you want. You'll find me in the weapons. Okej. Okay. Dobra, stary. Masz coś ciekawego? No, w sumie. Miecz z głębi. Całkiem. Wrażenie. Odkupicie zasięg. Naboje, zdolność. Muszkiet, szansa na trafienie. Czy to jest muszkiet? Muszkiet mnie nie interesuje, stary. Jakbyś miał strzelbę, no to z chęcią, ale muszkiet nie bardzo. No szkoda, dobra. Powiedz mi... Nie, tutaj do niczego mnie nie zaprowadzi to. Chodźmy zapolować. Tutaj też nie ma jakiegoś wyjścia sensownego. Czyli jest jedno wyjście z tego obozu. Aha. Okej. Niech i tak będzie. Chodźmy tędy. W sumie dobrze, że się do niego wróciliśmy. W sumie dobrze. Myślałem, że skończę grę w tym odcinku, ale nie ma szans na to. Ta wyspa jest przeogromna. Kotku, może tak się nie śpiesz tam. O ty! Dobra. Kurwie, nie żyje, całe szczęście. O, nie, tam jest czarodziej. Dobra, już go nie ma. Okej. Pięknie. Dobra, już tam idę ci pati pomóc, już. Dobra. A, dwie wieże. To pewnie podejrzewam, że tutaj byśmy przyszli z Kane'em ich powybijać. Ale daliśmy sobie radę. Okej, dobra. Jak tutaj sytuacja wygląda? Co? Normally near buildings like this I'd expect to find treasure. But as far as I'm concerned, whatever's buried here can stay buried. Coś takiego. No już mnie też jakoś średnio obchodzi, co tutaj jest zakopane. Ale musimy się dostać tutaj. To nie będzie proste. Dobra, chodźmy na szczyt tej wieży. O, to. Ała. Weźmy trochę zapasów. To akurat było bolesne. Nie wiem, gdzie ty, Patty, idziesz, ale lepiej chodź tutaj do mnie. Lepiej chodź tu do mnie. Oh shit. Dobra. Pierdol się, gościu, o te wątki wkurzasz. Kurwa, zdechnij. Dobra. O, Patty, byłabyś tak łaskawa i może byś tu przyszła. Interesujące, przyszłaś tędy. Spoko. To... Złoty Bimber, aha, dobra, niech będzie. Niech będzie, nie to, że marudził. Kowalski młot, na cholerę mi teraz Kowalski młot. Jest tu coś ciekawego? Czy tak średnio?
O, chyba tak średnio. Dobra, tu nic nie idzie. Więc chodźmy na ten szczyt. Szczyt wieży. To jest przejście, dobra. Chodźmy na ten szczyt wieży jeszcze raz. I tam udajemy się w tamtą stronę. Tam chyba będzie przejście do tych cieni, które można... Które są tłuste, o. Które są tłuste i które są nam potrzebne do questa. Przynajmniej takie mam wrażenie, że to będzie przejście na tą stronę. A to nas akurat bardzo interesuje. Nie, ale nas interesuje w tą stronę. Bastard. No chodźcie, chodźcie. O Jezus. Już, już, nie fikaj stary, bo jak ci zaraz fiknę, ty kurwo babilońska, no zafrajer. No i co, no i co, no i co, o. Dobra, jednego mniej. Wdychaj. Tak, 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 już nie popisuj się stary. Już się nie popisuj. Dobra, to jest jakiś ogar. To tyle w zasadzie. A to były jakieś schodki sensowne? Nie. Bo no, szkielecik jeszcze się znalazł. Dobra. No już starczy tych finisherów. Już nie mamy na nie czasu. Okej. Dobra, tędy nie przejdziemy. Tam jest jakaś droga, tutaj też jest jakaś droga. To jest w sumie banda szkieletów. Ciekawe, co to za ruiny. Co tu było wcześniej? To jest w sumie interesujące. Dobra. Jeden szkielecik, jednego szkielecika mniej. Już idę ci pomóc, Pati. No Jezu, teraz za każdym razem będzie wchodził finisher? Nie róbcie sobie jaj. Gdzie? Co tam się dzieje? Tutaj, dobra. Okej. Okay. Już tam idę ci, Pati, pomóc. No jak widzicie, no musimy się przerąbać przez nich. Ty. Mnie tutaj uważaj. Fucking bastards. Ha, fucking bastard. Dobra. Jesteśmy tutaj. Co tutaj będzie ciekawego? Widzę, że tutaj na mapce zaraz będą tłuściutkie cienie. Najedzony gór. Dokładnie. O, no, no, nie popisuj się. Dobra. Chodź tutaj, przyjdziesz tu do mnie. Pięknie. Zuch, chłopiec. Dobra. Okej. Okay. Aha. Nie popisuj się. No, o, już tam jesteś niedaleko, chodź tutaj. Kolejnego gula mniej. Oho, tutaj są nasi zwiadowcy, tak? No, tutaj są nasi zwiadowcy, no dobra. Tyle z nich zostało. No tu coś jest. Nie, ale tutaj są jeszcze, tak? Najedzony gul. Cofnij się, stary! Gdzie, na czym ty się zglitchowałeś? Może czasami kompletnie nie rozumiem. Kurwa ty ciebie. O ty kurwa chuju. Wyjebany. No i co kurwa teraz? No i co? No i co? Kurwa cwaniaku jeden. A twój kolega jeszcze się awanturuje? No, tak myślałem. Dobra, kolejny zwiadowca. Czas uzupełnić trochę zapasy. Tam jest banda szkieletów. Oni chyba nie są najedzeni, co? Oni chyba nie są najedzeni. Ale zabić też ich trzeba. Dobra. Są w ogóle jakieś jabłka. Co tu kurwa robią jabłka? I don't know.
Dobra, tu nic nie ma. Tak mi się wydaje. A to jest przejście po prostu. Kiedyś było, ale teraz nie ma. Dobra, jeszcze musimy trochę powybijać ich, co? Jeszcze musimy ich trochę powybijać. To musimy... Oho, oho. Tutaj zejść na dół. Dobra. Przynajmniej od razu zginął. A, to był ostatni, tak? No to świetnie, świetnie. O, tu jest w ogóle jakiś kuferek. To jeszcze zamknięty. Ciekawe, co tam będzie w środku. Parę zapasów żywności i papugę, no spoko. O, tutaj mam dylemat, czy ja mogę tędy zejść? Czy ja tutaj coś będę miał jeszcze do zrobienia? Skład broni. Gdzie są te składy broni? Te składy broni są w tamtej części, tak? A czy tutaj w ogóle mam dojście do tej części wyspy? Szczerze mówiąc, nie wiem. Nie wiem, ale chętnie bym to sprawdził. Zaraz zobaczymy. Podejrzewam, że tam da się dostać, tylko pytanie, czy to ma sens. Czy w sumie mamy teleport obok naszego obozu, więc nie ma tragedii. Gdybyśmy chcieli tam wrócić. O, czaszka. Super. Czaszka mi teraz bardzo potrzebna. O, no właśnie. Chyba da się tutaj przejść. Oho, tam jest ten wielki skurwiel. Dobra. Okej. Dobra, zdychaj. Frejerze. Tam są w ogóle jakieś pająki. Niech sobie tam będą. O, to nas w jakieś ciekawe miejsce zaprowadzi. Nie, absolutnie nie. Tam dalej były szkielety. Ja nie wiem, czy to ma sens tutaj iść, ale skoro gra daje nam taką możliwość, to w sumie... Oho. Dobra. Lepiej się pozbyć tego od razu, bo oni są bardzo niebezpieczni. Dobra. Ten też już nie żyje. Nie, no tutaj jeszcze parę odcinków zostało. Nie spodziewałem, że na tej wyspie jeszcze będzie do roboty coś, ale dobrze. Fajnie, fajnie. Jezus, serio? Ty durny szkielecie, oś tu. Dobra. Jednego mniej. O, to zaprowadziło nas... Aha, tutaj, nie no, to mnie akurat nie interesuje. Tu jest jakieś sensowne przejście. A tu jest jeszcze szkielet. No dobra. Skoro tutaj jest szkielet, no to trzeba to załatwić. A ja widzę, że tu chwały to nam jeszcze sporo wpadnie. Ile mam już chwały? O, 16 tysięcy. Aha. Chciałbyś. Dobra. Martwi mnie trochę, że paty gdzieś sobie poszła. Mam nadzieję, że się nigdzie nie... A, idzie, że się nigdzie nie zbilczowała, całe szczęście. A, jagódki. A zawsze na propsie? Dobra, tu nic więcej nie ma. Czemu nie zeksplorujemy sobie tą wyspę? Wszystkie eksplorowaliśmy, to tą też możemy zeksplorować. A jest bardzo ciekawa, zwłaszcza te ruiny. Historia tych ruin mnie ciekawi. Skąd one się tu wzięły? Masa schodów. Te schody prowadzą mnie do jakichś ciekawych miejsc, czy co? A, złoty bimber. To się akurat może... Złoty bimber to akurat fajna rzecz. Ojej. A znowu Patty sobie gdzieś poszła. No dobra, mam nadzieję, że zaraz wróci. Nie, tu nic nie ma. Tam widziałem już Ogara. Że warto sobie zasejwować. Bastard! O, nawet dwa. A przynajmniej Patty wróciła.
Dobra. Nie żyją. Ciekawe jest, kto te ogniska rozpala. Czy cienie te ogniska rozpalają? Po co cieniom ogniska? To jest też troszkę interesujące. Czy tutaj coś jest? Nie, szukam jakiegoś kuferka albo czegoś. To może się rzucić w oczy. Kolejny złoty bimber. Młotek i... nie, dzban. Świecznik. Aha. Nie no, będzie na lucik. Będzie na lucik, spokojnie. Damy być ten obrzydliwy skurwia. Co nam mówi mapka? No i idziemy w tym kierunku cały czas. No widzę, że odcinek trzeba będzie powoli kończyć. Bastard. Powiedz mi, sam tutaj... nie, oczywiście, że sam tutaj nie przybiegniesz. Dobra. Okej, słuchajcie, nie, ten trochę wygląda inaczej. Jakby na jakiegoś generałka albo jakiegoś dowódcę oddziału, coś w tym stylu. Ale mniejsza, nie żyje to nie żyje. Trup to trup. O, coś tu macie ciekawego oprócz ognisk? Żadnego kuferka, no kama. No gro, odrobinę nagrody. Trochę trudu sobie tutaj zadałem, żeby przyjść. A ty mnie nic tutaj nie nagradzasz? Tam jest polski młot. Co tu się kurwa działo? Czyja to wyspa była? To jest interesujące. Ej, no Beskitu, jak jeśli informacji nie dostanę tutaj w grze, to ja sobie chyba wygoogluję to. Bo te ruiny są, no kurwa, interesujące w kół. Serio. Dobra, no i... no i gdzie nas to dalej zaprowadziło? Co? Aha, to dalej prowadzi nas na górę. Ale myślę, że... resztę zeksplorujemy sobie w następnym odcinku. Na dzisiaj to by było na tyle. Mam nadzieję, że odcinek wam się podobał, więc wiecie. Komentujcie, subskrybujcie i zostawcie jakiś znak po sobie. Oczywiście możecie też zalajkować fanpage'a, jeśli tylko wam się spodoba. Więc trzymajcie się. Cześć.